Dzisiaj wleciała informacja, której chyba nikt się nie spodziewał. Brazylijska prasa Combat, która jest bliska źródłom organizacji UFC, ogłosiła, że walką wieczoru gali w Polsce będzie walka Michała Materli z Thiago Maretą Santosem. Tą informację potwierdził także Marcelo Russo, czyli dziennikarz z ich prasy. Wiemy także, że na gali w walce wieczoru wystąpi Thiago. Potwierdził to on na swoim Instagramie, więc teraz możemy czekać tylko na potwierdzenie informacji od Michała. Okej, spojrzę teraz trochę na ich walkę. Santos jest już prawie weteranem UFC. Ma na koncie 11 pojedynków dla amerykańskiego giganta, z czego wygrał 7 z nich. W tym momencie zajmuje 15 pozycję w rankingu wagi średniej. Szeregi UFC zasilił dzięki drugiej edycji brazylijskiego The Ultimate Fighter. Odpadł w ćwierćfinale, jednak świetnie się tam pokazał. Zawodnik ten jest bardzo atletyczny, dwukrotnie dostawał bonus za knockout wieczoru. Jest bardzo dobrym strikerem. Mam nadzieję, że uda mi się tam wkleić trochę jego knockoutów. Materla jest zawodnikiem kompletnym, z świetną stójką, ciosem, zapasami i parterem. Może szukać zatrzymania Brazylijczyka praktycznie w każdej płaszczyźnie. Wiemy, że był długi czas za kratami, ale mu wystarczy te parę miesięcy treningów, aby czuć się tak samo dobrze w ringu jak niedawno. Szykuje nam się ostra walka. Materla ostatnim razem dostał świetnie przygotowanego atletycznie zawodnika i wiadomo, jak to się skończyło dla niego. Jeżeli ta informacja zostanie potwierdzona i przez Materlę, jak też organizację, dodam adnotację do artykułu w opisie filmu. Na razie bądźmy spokojni. Jednak ja stawiam, że to może być to, wiecie? UFC na taką galę sięga po wszystkich zawodników najlepszej organizacji w Polsce. Był Mamed, z Lyoto Machido, teraz Materla, także kto wie, być może Różalski też by się znalazł w walce z jakimś super ciężkim. Jeszcze jedna rzecz, dziękuję za liczbę 2000 subskrypcji, która wybiła mi na kanale. Jesteście super i mam nadzieję, że będzie Was więcej na moich live'ach. Zostawcie lajka, subskrypcję i nie zapomnijcie pisać komentarza. I'm out.